Dzień dobry kochani, witam się z wami bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Lepiej późno niż wcale, często wam o tym mówię. Dzisiaj, słuchajcie, tak sobie myślałam, a dzisiaj nie nagrywam, bo dzisiaj nic się nie będzie działo, dlatego, że słuchajcie, ja wtorek dzisiaj utknęłam w papierach, utknęłam w mailach, siedziałam przy komputerze, musiałam trochę papierów nadrobić, trochę rzeczy, wiecie, tutaj do księgowej powysyłać, więc powiem wam, że tak mi ten poranek, ranek przeleciał. Później pojechałam po dzieciaki, dzisiaj troszeczkę wcześniej, dlatego, że słuchajcie, Krzysiek nie będzie miał jak ich odebrać, więc odebrałam dzieci troszkę wcześniej i są już w domu, zajadają się jabłkami, kolorują teraz kolorowanki, więc myślę, odezwę się do was. I jak odbierałam dzisiaj dzieci, słuchajcie, to akurat Nelci grupa jadła obiad na stołówce i wszystkie dzieci zajadały i w ogóle, słuchajcie, szkoła, hala, później poszłam po Leo, no po prostu takie wspomnienia mi wróciły, że mówię, kurczę, przecież to ja niedawno chodziłam do szkoły, a patrzcie, ile to już lat minęło. No, naprawdę. Także dzieciaki już są w domu, Krzysiek jeszcze w pracy. Później, słuchajcie, Leo jedzie na trening, pojedziemy z nim wszyscy, troszeczkę na tym treningu z nim pobędziemy, a potem pojedziemy jeszcze na spożywcze zakupy, takie minimalne, dosłownie kilku rzeczy nam brakuje i muszę kupić jeszcze Nelci do przedszkola kredki, takie grube bambino, bo miała takie cieńsze, miała też takie mega grube, a potrzebuje takie średnie, więc jeszcze pojedziemy do Tykocina kupić Nel kredki. No i tyle, kochani, i mówię, dzisiaj nie będę nagrywać, bo w sumie to nic specjalnego dzisiaj się nie będzie działo, ale potem myślę sobie, a nagrywam, zobaczymy, co z tego vloga wyjdzie, może akurat wyjdzie jakiś, wiecie, materiał mi, bo powiem wam, że tak naprawdę no nic dzisiaj specjalnego się chyba raczej nie wydarzy. No bo tak jak mówię, rano przy komputerze dużo spraw, teraz już dzieciaczki w domu, potem trening, jakieś szybkie zakupy. No ale pomyślałam sobie, że wiecie, jeden vlog może być dłuższy, drugi trochę krótszy, jednego dnia więcej się dzieje, drugiego troszeczkę mniej. No i oto jestem, kochani, oto jestem. I co wam chciałam powiedzieć, to to, że w dalszym ciągu podtrzymuję, że te świece są po prostu cudowne, mają tak piękny, intensywny zapach, pachnie w całym domu, jest ten zapach bardzo przyjemny i te świece są dodatkowo sojowe, także rawina, polecam wam te świece serdecznie i widziałam też, że wiele z was się skusiło, także dajcie znać, jak odpalicie, takie wasze pierwsze wrażenie, koniecznie mi napiszcie. Dzisiaj totalnie szaro, buro, ponuro, no i idą chyba mrozy, bo dzisiaj naprawdę bardzo, bardzo chłodno na zewnątrz. No dobrze, a teraz jest ten czas, żeby pokazać wam, co do mnie przyszło. Śmiało mogę powiedzieć, stwierdzić, że dostałam cudowny prezent od The Body Shop i uwaga, uwaga, przyszedł do mnie pierwszy kalendarz adwentowy w tym roku i słuchajcie, bardzo się cieszę, dlatego że tegoroczny kalendarz adwentowy z The Body Shop jest naprawdę przepiękny, także już wam troszeczkę go tutaj pokażę, pokażę wam, jak wygląda. Uwielbiam też takie kalendarze adwentowe, które nie posłużą nam tylko na jeden rok, a na długo, długo i dużo, dużo więcej, także już wam pokazuję, bardzo się cieszę. Mam w końcu pierwszy kalendarz adwentowy, jeszcze od The Body Shop, które uwielbiam, więc no, nie mogło być lepiej. No i tylko spójrzcie, jak pięknie ten kalendarz wygląda, no bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba. Zresztą co roku kalendarze z The Body Shop wyglądają naprawdę uroczo. No i tylko spójrzcie, czy to nie jest piękne? Ja uwielbiam kalendarze adwentowe, to o tym doskonale wiecie, ale ten po prostu, no powiem wam, że zapiera dech w piersiach. I tutaj mamy szufladki, zobaczcie, tutaj są szufladki i mamy numerki i zawsze mnie pytacie co roku, jak pokazuję wam, że mam już kalendarze, to pytacie mnie, czy nie kusi mnie, żeby otworzyć i sprawdzić. No nie, ja chcę mieć niespodziankę i też wiem, że w sieci jest mnóstwo filmików z otwieraniem kalendarzy adwentowych i ja tych filmików nie oglądam, bo tak jak mówię, chcę mieć po prostu niespodziankę. Także pierwszy kalendarz, wow, ta półeczka jest bardzo ciężka, adwentowy właśnie do mnie dotarł i powiem wam, że jaram się niesamowicie. A jak już sobie tutaj przysiadłam, to tak, bo było ostatnio pytanie pod vlogiem, mówiłam wam, że nie jem chleba. Słuchajcie, nie jem chleba już
ponad tydzień. No wow, i bardzo na razie dobrze mi z tym. To nie potrwa na pewno do końca życia i do końca świata. Natomiast mówiłam wam, że właśnie piję czarną kawę, że nie jem chleba, w ogóle nie jem węglowodanów, tak? To jest kolejna zmiana u mnie. I jedna z was się oburzyła właśnie, no w sensie tak teraz mocno zabrzmiało. Jedna z was po prostu napisała mi, że picie błonnika i nie jedzenie chleba to nie za bardzo, to nie jest dobrze. Tak więc kochani, błonnik piłam, ale tylko przez jakiś czas, już błonnika nie piję. Tak jak mówię, ja teraz zupełnie zmieniłam swój sposób odżywiania, na jakiś czas swoją dietę. Jestem w takim procesie, jestem na razie bardzo, bardzo zadowolona, radzę sobie świetnie, założyłam sobie po prostu takie wyzwanie i stwierdziłam, że działam, bo nie ma czasu po prostu. Czas pędzi jak szalony, trzeba się wziąć za siebie. Także właśnie odpowiadając na to pytanie, nie jem chleba, nie jem węglowodanów, tylko słuchajcie, odstawiłam błonnik, o tak. Mówiłam wam, że piję błonnik, natomiast ten błonnik, to tak jak mówię, był taki tylko proces i piłam go niedługo, ale też nie chcę zdradzać wam żadnych szczegółów, a że jest komentarz, że błonnik i chleb to nie za fajnie, więc błonnika już nie piję i chleba też na razie nie jem. I słuchajcie, na razie nie chcę o tym dużo mówić, dlatego że ja już nauczona doświadczeniem wiem, że czasem warto pewne sprawy troszeczkę przemilczeć, niż od razu o nich opowiadać. Tak jak mówię, to jeszcze nie jest nic pewnego, na razie czuję się ok, fajne zmiany wprowadziłam, działam sobie, a jeżeli, słuchajcie, osiągnę to, co chcę osiągnąć, osiągnę to, co sobie założyłam, to oczywiście podzielę się z wami. Nie ma takiego problemu, jeżeli tylko osiągnę to, czego tak bardzo chcę, to oczywiście powiem wam coś więcej. A na razie, tak jak mówię, czarna kawa, nie jem chleba, nie jem węglowodanów, także tak to wygląda. I jestem na razie z siebie bardzo zadowolona, jest już ponad tydzień tego mojego działania, no i jest całkiem okej. Ale na razie nie chcę o tym mówić, więc mam nadzieję, że to uszanujecie. Ale gdy już osiągnę to, co chcę osiągnąć, a czuję, że osiągnę, bo jestem bardzo zmotywowana jak nigdy i bardzo tego potrzebuję, no to na pewno, uwierzcie mi, gdzieś tam wam wspomnę, gdzieś tam się z wami tym podzielę. Dobra, i tyle. Słuchajcie, mój mąż coś niesie. Spójrzcie. Patrz, jaka przecena. Co to za kwiatek? Ale ładny jest. No. Jaka przecena? Z 49 na 29. No co ty? No. 29 zł? Tak. Wow. Ale super jest. Dobra, no to bierzemy, no. Niech będzie. Oczywiście w Biedronce też już mamy święta. Super piękne dekoracje. Niestety nasz sklep, tam gdzie chciałam kupić kredki, pani zamknęła nam centralnie, słuchajcie, przed nosem, że tak powiem. Więc zobaczymy w Dino i w Biedronce, czy będą kredki. No, zobaczcie, ozdoby. Już czuć święta. Jestem też właśnie tutaj na dziale makaronowym i biorę ten makaron, spaghetti, koniak. I słuchajcie, myślałam, że jest ostatnie opakowanie, ale muszę zrobić sobie mały zapas, więc wezmę 3 opakowania. On jest taki, wiecie, bez smaku, ale jak dodacie jakiś sos sojowy, warzywa, to smakuje całkiem okej. I on, zobaczcie, jego kalorykę w ogóle w 100 gramach, 6 kalorii, więc mega. Jeszcze szybko do Dino wpadłyśmy. Nel, weź sobie ten. Zobacz. Chcesz taki? No to bierz sobie ten. Dobra. I jedziemy. No, bierz. I lecimy. Zobaczcie, w Dino też już mamy święta, ale piękne są pluszaczki. Paula poszła z Nelą już spać, kładzie ją spać. Dobrze widzicie, to jest odkurzacz o tej porze, ponieważ zobaczcie na to. Już nowy kwiatuszek w nowym miejscu. Pięknie to wygląda. Poprzednią ozdobę już schowałem, no ale powiem wam po prostu hit wszechczasów.
Okazało się, że tak, ten kwiatuszek na początku był za 49 zł, on był przeceniony na 29 zł, natomiast po podejściu do kasy okazało się, że kosztuje 14 zł. On ma 21 cm, jest ogromny. No wygląda mega. Ja tutaj jeszcze te końcóweczki takie suche poobcinam, ale zobaczcie, wezmę ten odkurzacz. Opa! Prezentuje się tak. 14 zł.